Hej kochani, witam was na moim kanale Natura Uzdrawia. Ja właśnie jestem po naturalnym uzdrawianiu, czyli po kąpieli w źródle. Bardzo fajny efekt. Ja właśnie jestem po kąpieli w zimnym źródle, po zjedzeniu świeżych ziół nad źródełka. I to jest właśnie jeden z moich 6 sprawdzonych sposobów na przeziębienie, oczywiście naturalnych, więc zapraszam was do oglądania filmiku, gdzie powiem wam, jak sobie radzić w trakcie przeziębienia, co robić niezależnie od diety i trybu życia, jaki prowadzisz. Zapraszam do oglądania. Więc kochani, pierwszym sposobem będzie właśnie źródełko zimne, hartowanie się, alkalizowanie poprzez zimno. Dzięki temu na pewno dużo toksyn z nas wychodzi, ciało się fajnie regeneruje. Oczywiście jeżeli jemy świeże ziółka, zrywamy sobie pokrzywę, miszki, jakieś jaskółcze ziele, cokolwiek co rośnie wokół nas, jemy sobie na świeżo te ziółka lub je parzymy lub wyciskamy z soku, to oczywiście nasze ciało się świetnie regeneruje, organy wewnętrzne, gruczoły się biorą do pracy i wydalają wszystkie toksyny z naszego organizmu. Druga rzecz, jaką możemy robić w trakcie przeziębienia, jeśli już jesteśmy przeziębieni, jeśli mamy katar, jakiś ból gardła, zatkane zatoki, warto jest zrobić sobie inhalację, która jest oczywiście naturalna. Bierzemy sobie gorącą wodę, nalewamy do miski, wsypujemy sól morską, niejodowaną, nachylamy się nad miską, przykrywamy się ręcznikiem i wdychamy sobie tą ciepłą wodę z solą lub jeszcze można do tego jakiś naturalny olejek eteryczny dodać i wtedy zatoki, wtedy katar, gardło, wszystko się niweluje, ten śluz właśnie wychodzi, ponieważ to wygrzewamy i dajemy temu upust, żeby ten śluzik się stamtąd ruszył. Druga sprawa, jeżeli jesteśmy przeziębieni, ale jeżeli nie mamy gorączki, bo jeżeli mają gorączkę, to nie warto tego robić, ponieważ chcę powiedzieć tutaj o kąpielach w gorącej wodzie z solą, która też wyciąga poprzez skórę toksyny z ciała i nie robić tego podczas gorączki. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mamy gorączkę, wejdziemy do gorącej wody, no to po prostu możemy sobie tylko pogorszyć stan, ponieważ będzie ciało jeszcze bardziej gorąco. I żeby uniknąć jakichś omdleń i tego typu rzeczy. Więc jeżeli jesteśmy przeziębieni, ale nie mamy wysokiej temperatury, to wtedy warto jest zrobić sobie taką kąpiel gorącą i później od razu iść sobie do łóżeczka, co jest trzecią rzeczą lub czwartą, już nie pamiętam, którą chcę wam powiedzieć, czyli regeneracja i wygrzewanie się w łóżku, wypacanie toksyn. Jeżeli regenerujemy się, śpimy, odpoczywamy, ciało ma czas na pracę nad swoim zdrowiem, ponieważ nie musi poświęcać energii na inne rzeczy, na przykład na trawienie. I tutaj mamy kolejny sposób podczas przeziębienia. Dużo, dużo pić, nawadniać swój organizm. Można pić sobie wodę z imbirem, wrzątek oczywiście, żeby było ciepłe, żeby się rozgrzać od środka. Woda ze startym imbirem, z miodem, z cytryną i na przykład kurkumą. I to sobie można pić, można dodać pieprz kajenny, jeśli ktoś lubi ostre rzeczy i sobie pić takie rozgrzewające picie. Może to być też picie inne rozgrzewające i na przykład to może być sok taki malinowy, jak się robi przetwory na zimę. Można sobie taki sok malinowy z ciepłą wodą wypić, to też jest dobry sposób. Można dodać miodku, niekoniecznie. I kolejna sprawa nawadniania to zielone soki, soki ze świeżych owoców wyciskane i dużo pić tego, można pić sobie wodę źródlaną, żeby fajnie przepłukiwać się, żeby z jelit wyszły toksyny, wypacać się, żeby toksyny wyszły przez skórę i wspierać oczywiście się ziołami. Wspierać się ziołami na nerki, na nadnercza, wspierać się ziołami na układ pokarmowy, wtedy organizm wszystko może wydalić za pomocą swoich organów i nie musi śluz wychodzić nosem, gardłem czy innymi stanami zapalnymi, które odczuwamy podczas przeziębienia w ciele. Kochani, to są takie naturalne sposoby, które można zastosować wszystkie naraz, można zastosować parę, można zastosować jeden i wtedy wszystko się stabilnie zregeneruje, jeżeli będziemy oczywiście też odpoczywać przy tym wszystkim.
I kochani, nie warto jest brać chemiczne leki, nie warto jest brać antybiotyki, nie warto jest brać jakieś gripeksy, które są samą chemią tak naprawdę. Odradzam to na maksa, ponieważ dlaczego to działa? Dlaczego to działa? Bo bierzemy sobie jakiś gripex, bierzemy jakiś antybiotyk, który ma dużo w sobie chemii i on po prostu zatrzymuje cały proces detoksykacji organizmu. Ponieważ przeziębienie to nic innego jak detoksykacja organizmu. Organizm już po prostu nie wytrzymuje z toksynami, więc wywala je na zewnątrz, bo jeżeli by ich nie wywalił, no to w środku to wszystko siedzi i zakleja organy gruczoły i po prostu funkcje organizmu w tym momencie zaczynają się psuć. Więc organizm, że ma super zdolności regeneracyjne i super zdolności usuwania toksyn z siebie, zwłaszcza jeżeli mu w tym pomagamy i dajemy mu środowisko alkaliczne do tego procesu, czyli owoce, zioła, soki owocowe, woda źródlana, dużo nawodnienia, dużo soków, może być nawet warzywnych, minerałów wtedy dostarczamy. Chodzi o to, że organizm w tym momencie ma szansę wydalić z siebie toksyny, które siedzą w nas przez ileś lat, jak nie jedliśmy dobrze. Bo jeśli jedliśmy dobrze od samego początku, czyli alkalicznie, czyli owocowo, warzywnie, głównie owocowo i ziołowo, no to nie ma co się martwić. Więc kochani, ten proces przeziębienia, czy tak zwanej grypy, to jest tylko i wyłącznie regeneracja organizmu i wydalanie z siebie toksyn, bo śluz, który wychodzi nosem, czy jakaś angina ropna, ropa i takie rzeczy, to są właśnie te toksyny, ten śluz, ten kwas, który się tworzy w środku w nas przez to, co jemy i przez to, co wdychamy. Także kochani, jeżeli macie zrozumienie tego, że tak to wygląda, to nie będziecie brali antybiotyków, będziecie czuli się bardzo dobrze, coraz lepiej. Będziecie wchodzić na coraz wyższe poziomy detoksykacji i coraz wyższe poziomy, coraz wyższe działanie na lepszych obrotach waszego organizmu. Kochani, ja dziękuję wam za wysłuchanie. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam was do komentarzy, zapraszam was do lajkowania filmików, do subskrypcji kanału i oczywiście do oglądania kolejnych. Jeśli macie jakiś pomysł, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych filmikach, to też chętnie usłyszę, jakie są wasze preferencje i czego chcielibyście się dowiedzieć. Jeśli macie jakieś problemy zdrowotne lub po prostu chcielibyście zrobić sobie detoks, a nie wiecie, jak się za niego zabrać, to oczywiście zapraszam na konsultację do mnie, do Fryszko Konata. Piszcie do nas maila na Messengerze lub bądźcie po prostu. Możemy się umówić i chętnie wam pomożemy. Także dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia. Hej!